Cześć, to Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii House People Luxury. Tak, mamy dzisiaj kolejne zleconka do zrobienia. Ostatnio już poprzednie skończyliśmy. Wow, wow, mamy teraz kolejne cztery. Jak to i skąd to się mnoży? Dobrze, tutaj mamy coś się kończy, coś zaczyna. Znowu jakaś artystka, mam wrażenie. Tutaj mamy jakiś domek, bo jeszcze rezydencja Jessica, jakiś słodziak. Dobrze, i tutaj tak, tu w towarzystwie, dwa w jednym, to już kiedyś było. I gdzie jest jeszcze czwarte zleconko, którego nie widzę? Tu. Zlecenie nie do odrzucenia. Wiecie co, idźmy sobie tutaj na sam kraniec. Bo podejrzewam, że stąd mogą być piękne widoki. Zrobimy, coś się kończy, coś się zaczyna. Nie każdy może szczycić się tak niesamowitymi widokami z okien, jak właściciel domu na klifie. A słynna artystka, mówiłam, że artystka, wystarczy, że ją popatrzyłam. Lucille chciała być tą osobą już od dawna. Fatalny rozwód par celebrytów doprowadził wreszcie do spełnienia się jej marzenia, gdyż żadne z nich nie chciało mieszkać otoczone wspomnieniami po nieudanym związku. Jak mówią, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. No to pani Lucy, tak, bierzemy zleconko od pani i zobaczymy. What? Tu, ona ma nawet lądowisko na helikopter. Będzie grubo. Spójrz tylko na tę formę, złotko. Czyż nie jest fenomenalna? Lokacja zapewnia najlepsze widoki, bardzo inspirująca. Jednak wnętrze to zupełnie inna sprawa. Katastrofa! Rzeczy pozostałe po byłych właścicielach. Jakież banalne. Tylko zagra całą przestrzeń. I te śmieci przypominające o ich niefortunnym rozstaniu. Po prostu je wyrzuć. Nie interesuje mnie przeszłość, złotko. Odwraca uwagę od teraz. A teraz powinna skupić się na mnie. Potrzebuję przejrzystości, przestrzeni, wszystkiego, czego tu w tej chwili nie ma. Przygotowałam nawet tablicę inspiracji, żeby lepiej oddać, o co mi chodzi. Aż tak się zaangażowałam. Teraz zaprezentuj mi swój geniusz, złotko. Coś się kończy, coś zaczyna. Zobaczymy, słuchajcie. Tak widzę, że nie ma dużo śmieci, to jest dobrze. A najpierw właśnie chciałabym... patrzcie, i od razu trawa pokoszona nawet. No, a chciałabym właśnie najpierw sobie tutaj posprzątać, dobra. Tu mamy posprzedawać przedmioty, tu są śmieci z tego, co widzę. Nie będziemy chyba mieli... Tak, nie mamy okien do mycia, więc jest spoko. Dobra. To zostaje. To sprzedajemy. Już mnie nauczyliście, że jak się świeci na niebiesko, no to to jest gites i niebieskie sprzedajemy, tak? Gdzie jest jeszcze plakat z filmu? Tu. Dobra. Tu modyfikujemy układ. To będzie rozbite. To wchodzimy tu. Tutaj jest też plakat. Nie dziwię się, że chcę sprzedawać te plakaty. Też mi się nie podobają. I zaraz ona chce rozbijać tę ścianę i tę ścianę. Dobra, dzień dobry. Dobra. To ja postaram się posprzedawać to, co mogę. Tak. Talerze się nie podobają również. Zlew to się podoba. To się nie podoba. O, te szafki się nie podobają. No co też pani? Co też pani tu mówi? A szafki były całkiem niezłe. Dobra, to zaraz ja się przyłączę. W ten sposób na sprzątanie będzie szybciej. Aha, tego już nie. Dobra, co tam? Okap się pani nie podoba? To nie. Łaski bez. Te drzwi się nie podobają, te się nie podobają. Zdjęcie borówek się nie podoba. Bardzo ładne, ja bym takie mogła mieć. Dobra, tutaj talerz kurczak zostaje. To sprzedają, to są śmieci, umówmy się. Nie, te talerze. Dobra, dajcie to, ja te śmieci posprzedaję. A, to talerz, ten jest do sprzedania, okej. I to sprzedajemy, stół zostaje, krzesła się nie podobają pani, taborety również. Dobra, i tutaj jeszcze sprzątanko, tak? To jest sprzątanko. Dobrze. A w ogóle widziałam, słuchajcie, będzie House Flipper 2 w 2023 roku. No nie mogę się doczekać. Czy tutaj coś sprzątamy? Nie. Otwórz to. Tutaj też nic nie sprzątamy. To ja wchodzę sobie tu. Tutaj modyfikacja.
Jak modyfikuj się? Aha, dobra, płytki nowe położymy. Tutaj, dzień dobry, tutaj sprzątamy. No, więc nie mogę się doczekać. Jestem ciekawa, jak tam rozgrywka będzie wyglądała. Powiem wam, że od początku, jak zaczęły House Slippery wszystkie wychodzić, ja od razu czułam, że to są gry dla mnie, bo jak wiecie, ja uwielbiam gry simsowe, typu właśnie dekorowanie i właśnie ogarnianie pomieszczeń. No serio, pani. 12 książek. Nie można było do biblioteki oddać. No, więc tutaj też się nie mogę doczekać, co z tego będzie. Dobra, tutaj też ogarnięte. Co tutaj mamy? Dzień dobry. Rowery się pani nie podobają. Jakby pani trochę ruchu zażyła, byłoby pani lepiej. No, by pani tak nie dziwaczyła może. Dobra, jeszcze coś nie. Garaż zrobiony, idealnie. Dobra, to teraz ja lecę na górę. Tak jak mówię, chcę... O, jeszcze na dół możemy iść. To czekajcie, to ja idę na dół. Najpierw chcę sobie posprzedać wszystko, co jej nie pasuje. Dobrze, tu sprzedane, tu dzień dobry. Aha, tutaj tylko sprzątamy, okej. Okay. Proszę bardzo, jak najbardziej. Nie to. No, a jeszcze macie, zanim będzie dwójeczka, to i zwierzątka. A gdzie jeszcze brudno? I zwierzęta, tak, i ten, i farma, więc no dużo nas dobrych rzeczy, że tak powiem, tutaj czeka. To się pani nie podoba, ale pani wydziwiasz, pani wydziwiasz. Dobra, tutaj już, a tu, co nie pasuje, też to nie pasuje. Dobra, widzę, że wszystko pani będzie robiła po swojemu i od nowa. Dobra, tutaj pani inspiracje. Ja i tak będę robiła po swojemu w większości. Będę patrzyła, co pani sobie niby tam życzy, ale i tak w większości będzie to moja kwestia twórcza. Też coś z siebie tutaj muszę dać. Dobrze, to się wiem, że pani nie podobały już zapowiedzi. Pani mówiła, że B. Dzień dobry. O, a to się akurat podoba. Zdjęcie się pani nie podoba. Trudno. Nie to chciałam. Chciałam to, żeby śmieci sprzątnąć. Dobra, tu posprzątane. Dzień dobry. Proszę bardzo. Teraz tak, to się nie podoba, to się podoba. Tu! Dobra. Dobrze, to już będzie do zrobienia. Ta część już ogarnięta, chodźmy tu. Dzień dobry. No, pani chyba pokoju dla dziecka nie potrzebuje, coś mi się tak wydaje. Dobrze. Coś tu? Życzymy sobie? Nie? Na balkonie nic? Co ja mam dzisiaj z tymi drzwiami, że mnie tłuką przez łeb? Dobra, to co? To chyba wszystko tutaj, bo... Tu już nic. A czekajcie, a tu? Patrzcie, ona ma tu. O, właśnie, tu widziałam, że coś mi tutaj nie gra, tak? Aha, czyli w garderobie tyle. Dobra, zejdźmy, słuchajcie, może zaczniemy dzisiaj od samego dołu. Jak już mamy tutaj wszystko posprzątane, możemy przejść do normalnej pracy. Zejdźmy na sam dół i tam będziemy zaczynali od remontu. Dobra, tutaj coś, kolumna. Już pani kupuje. Tam chyba będzie czarne drewno pasowało. Aha, to są takie zwykłe kolumienki. Pani, bo ja tu nie widzę. O, teraz widzę. O, i dawaj pani tu jedne, o, i tu druga, dobra. Kino pani ma już własne. Dobra, tutaj nic nie robimy z tego, co widzę. Tutaj, dzień dobry, drewniana wisząca półka, wykończenia podłogi, wykończenie ścian i meble. Dobra, ja bym chciała podłogę najpierw, chociaż nie najpierw podłogę, chociaż już chyba widzę, w jakim ja to stylu zrobię. O, Mleczna Droga, lekki krem dzisiaj, kochani, robimy. Dobra, weźmiemy duże. Mówiliście, że kupować małe, ale mi się wydaje, że z dużymi jest o wiele lepiej. Dobrze, proszę. Gdzie pani tutaj jasno miała? Wiecie, duży pokój, duża przestrzeń, można się pobawić właśnie w jasne odcienie, żeby to wyglądało. Wybierz meble sufitowe, to masz na myśli żyrandol, mam rozumieć, tak?
No, z tego co pamiętam, to zwierzaki wychodzą w maju. Nie wiem, kiedy wychodzi farma, ale no, z tego co widzę, słuchajcie, no, 4 zlecenia jeszcze mamy. Zobaczymy, jak szybko nam te zlecenia pójdą. W każdym razie, no, u mnie Housekeeper na kanale chyba dużo będzie gościł, coś mi się wydaje. No, chociaż tak już ostatnio kończyliśmy odcinek i myślę, o, 4 zlecenia tam zostały. O, spoko, o, fajnie. To tego. A zaraz. Coś mi się tu nie podoba. Zrobimy tam 2-3 odcinki i będzie jakąś nową serię można rzucić, nie? No nie, nie można rzucić, lecimy dalej z remontami. Dobrze, to już mamy. I tutaj tak, pani, bo mi się spodobała od razu ta podłoga i ja tą podłogę od razu biorę. Dobrze, mogę dotąd. Teraz tu. Drewniana wisząca półka. Co pani tu będzie robiła? Czy tutaj sobie pani robi gabinet? Zaraz zobaczymy. Okej, meble sufitowe. O, jakieś dziwne ona tutaj chce. No dobra, wezmę te. Zróbmy ją na złoto. Rozumieć, że jedną. Powiedzmy, że tu jest na środku. Tutaj chce pani... O, żeby pani pasowała. Proszę bardzo. Złote wszystko. Damy pani nad drzwiami, bo ja tam nie wiem, jak to pani sobie wyobraża. A teraz tak. O, może ona chce tu kanapę. Nie, tu chce stolik akurat. Dobra, ale ja nie wiem, jaki stolik, jak nie wiem, jaka kanapa. A, tu szafę pani chcesz. Dajmy jej taką prostą. I dajmy w świerku. Tak myślę, że świerk będzie całkiem przyjemny. Dam ją na środku. A tu co pani chcesz? Fotel. A pani artystka, niech pani ma zielone na przykład. O, tak. Daj ten stolik, co pani chciała. Damy pani... O, taki. Taki będzie lepszy. Też w świerku będzie pani pasował. Nie, jasne, szkło damy. O, i tu proszę. Co tu pani jeszcze sobie życzy? Może jaka kanapa, co? Łóżko. A, dobrze, skoro pani tu chce łóżko. Może też dajmy coś z drewnem. Jak zwykle, jak wybiorę coś z drewnem, to nie ma takiego odcieniu, jaki ja bym chciała. No i patrzcie, i teraz nie ma świerku. Według mnie powinno być wszystkie możliwe drewna do wszystkiego, prawda? Jasny dąb, dąb, dąb. A gdzie jest mój świerk? Jak ja mam wszystko tu w świerku, to ja nagle w dębie mam robić, tak? Wymyślili. Nie, no serio, nie ma tutaj nic, co by pasowało. No nie ma, no trudno. Dobra, to wezmę tak, żeby drewna nie było widać. O, tu akurat jest świerk w tym pierwszym. Dobra, dajmy to zielone i ja bym to obicie chciała też zielone. O to, tak. Pościel bym chciała... Błękitna może nie, ta biała też jakoś tak do mnie nie przemawia. Może niech będzie beż. To dajmy tu jedną poduszeczkę beżową, tu ciemniejszą i tamtą jeszcze ciemniejszą. I dobra. I będzie pani miała takie łóżko. Widzi pani, postarałam się, znalazłam świerk. O, dobra, obraz pani chce, tamte się nie podobały. Damy pani ten, bo mi się podoba i damy go małego. Tak na dobrą sprawę nawet nie mam... A kto nie, może nie powiedział, że o tak może wisieć, dobra. Dobrze, co pani tu chce? Jeszcze jeden obraz, a może... O, właśnie, habazie ja chciałam. Habaś jak najbardziej. O, damy jasno-szarą doniczkę, to duży, mały habaś. Proszę, tu pani będzie miała habazie trzymane. I co? I drewniane półeczki pani chciała, takie coś. Jest świerk? Jest świerk, dzięuję. O, śmieszne. Co zrobimy sobie? Pyk. Pyk. Żebym ja je zrobiła jeszcze prosto, byłoby lepiej, prawda? O, i coś takiego. Dobra, sypialnie ma pani, będzie pani zadowolona. Dzień dobry. Włącznik światła, wybierz podłogi, wybierz ten. Dobra, to mi jest niepotrzebne. Faktycznie tu trzeba było kupić małe. To są podłogi. Ja bym zrobiła to w tym. Nie, to nie są podłogi. Jest, poproszę podłogi najpierw. Ale z tym będzie się dobrze komponowało. Czy to był panel? Czekajcie, bo mi się tutaj coś strasznie nie zgadza. Panel, tak, a nie, a to... No dobra.
zróbmy może takie jej. Nie wiem, zagwozdkę mi teraz dała, co ja tutaj powinnam jej zrobić. Dobrze. I teraz dajcie ściany. Co do tego białego? No są takie same płytki. Dajmy może płytki. Czekajcie, tu jest prysznic. Dobra, daj dwie płytki i daj tutaj ten biały. Mały biały daj. Dobra, proszę. I tak, płytki ja sobie rzuciła. Daj na tę ścianę. Zawsze takie płytki kojarzą mi się z marketami. Nie wiem dlaczego. Mało kiedy w marketach, w toaletach są płytki jakieś, wiecie, eleganckie, zdobione, tylko właśnie przeważnie są takie ultra, ultra proste, prawda? Więc myślę, że to stąd mi wynika. Dawaj. Chyba jedno za dużo kupiłam. Zaraz zobaczymy. Jeszcze w tej sypialni mi coś brakuje, wiecie? Teraz tam pójdę, zobaczę, jak to wygląda. Miałam wrażenie, że te drzwi mi przeszkadzają, wiecie. Nie wiem dlaczego. Dobra. I teraz tak. To, no bo tutaj na tej ścianie nic de facto nie ma, tak samo tutaj nic nie będzie. Więc to ja bym właśnie sobie walnęła na biały. O, i będzie tak. Tak o. Dobra, ona już jest zadowolona, widzicie. Już możemy dalej nie malować. Jej mi się podoba, bo wyskoczyło, że zatrybione. Dobra, dawaj tu. Okej. Okay. Lampa. Znowu te beznadziejne lampy ma. Dostanie pani takiego platfusa. Białego, żeby do łazienki pasował. O, proszę. Będzie pani zadowolona. Co jeszcze? Lustro. Pani, jak będzie umywalka, to i będzie lustro. Na razie tego muszę się pozbyć w takim razie. Dajcie mi z zadania co tu? Prysznic. Dobrze. O, od razu montujemy. Prysznic był tylko jeden, czarny, prawda? Tak mi się wydaje, że tam nie było wyboru koloru. Okej, okay, ładnie tu stoi. Czy tu będzie toaleta? W takim miejscu? Dobra, ona będzie biała. No ja tak trochę, no tu ją postawimy. Uwielbiam montować toaletę, to jest bardzo szybkie i fajne. Dobra, tutaj białe, żeby pasowało. Dajmy to tu, powinno być git. I teraz ja będę mogła pani lustro przyczepić, a nie pani sobie wymyśla lustro przyczep, a potem pod lustro umywalkę pewnie dostosowuj, prawda? Oj, artystka, to się nie zna. My już tyle w tej grze siedzimy, że my wiemy, co po kolei montować, nie? Dobra, mamy to. Dawaj teraz to lustro, co chciałaś. Masz kupić ci najdroższe. I duże, żebyś się dobrze widziała. Masz w białym. Proszę. Masz, będzie ci świeciło. I elegancki włącznik światła. Proszę bardzo. Chodzi pani. O, i ma. Dobra, czyli co? Czyli dół mamy zrobione. Zobaczmy tą tą. Nie no, wydaje... To bym może ten fotel postawiła. Ona bardziej chciała chyba tam. Wiecie co, ale to sobie przesunę tu. I wy też tu. O, i teraz chyba jest troszkę lepiej. Dobra. Tu dół zrobiony, to też chyba zrobione. Tu zrobione. Aha, czyli dół mamy załatwiony. Szybko, sprawnie poszło. Dobra, więc zajmiemy się tutaj. Układ ścian. Dawaj młot. Dawaj młot, będę bić. Mam rozumieć, że to... Okej, okay. Jeszcze tu na dole. Ja tam jeszcze z tym burzeniem chyba mam coś, nie? Do ugrania jakieś punkty, tak mi się teraz skojarzyło. Dobra, i teraz ta ściana? Ta ściana. Ale drzwi ja nie sprzedałam. To miały być sprzedane? Tak. Chyba mi się coś wydaje, że... Coś mi się tutaj nie zgadza w tym wszystkim. Dobra. Ale to teraz taki fajny, duży pokój nam tu wyjdzie. Będzie spoko. Dobra. Tu. To też.
Tak, ta część ściany również. No, to tutaj będzie do zrobienia. Ale tutaj ten kawałek zostaje, widzę. Miałam mówić, że gruz mi się w suficie telepie. Dobra, to byłoby na tyle. I tutaj jeszcze tą ściankę. Dobra. I od góry lecimy. Okej. Okay. Szybko to poszło. Czekajcie, bo moduł wolno stojącej zielonej ściany. A, dobra, kwiatki będzie tu chciała. Okej. Okay. Dobra, spoko. Już rozumiem, co pani mi chce przekazać. Dobra, tutaj to... Ty co? Sio. Tu zrobione. No, ładne pomieszczenko nam się zrobiło. Teraz tak, ułóż płytki podłogowe. Aha, czyli mamy podział. Czyli co, pewnie tutaj kuchnię pani chce w jeden odcień, a tamto w drugi. No dobra, to tak może zróbmy. Tutaj zrobimy kuchnię... No chyba jasno, no bo pasuje tutaj do tych ścianek, nie? Czekajcie, pacniemy to tu. I teraz stąd... No dajmy na to tu. To jest 20%, no dobra, a tutaj te drewienka ciemne, gdzie tutaj były ogólne drewienka, nie? Dobra, dawaj. Czekajcie, bo ja teraz muszę, żeby nie zahaczyć o tamte, nie? Bo tak to będzie. Okej, tu mi nie zahaczyło. Teraz tu trzeba poprawić. Tam przy oknie złapało. Dobra, to teraz stąd dajmy sobie tu. Dobra. Kuchnię mi zahaczyło. A nie, to łazienkę zahaczyło. Właśnie dlatego tutaj trzeba tak pilnować tych kantów wszystkiego. Dobra, to tu. Tutaj pod drzwiami też ułożę. I jeszcze gdzieś tu chyba było. Okej, jest. To. Dobra, to teraz mi się zgadza. Ponuro się zrobiło. Tamte panele były ładniejsze. Dobrze, co dalej? Co dalej? Panele, te, sprzedaj przedmiot. Dobra. Ale pani, to te ściany tak zostają? No dobra, skoro pani tak twierdzisz, dobra, kupmy pani krzesło. Stół jest ciemny. To zadajemy, żeby to też było ciemne może. Proszę. A teraz tak, no bo tu patrzcie, tam, że ściany bym pomalowała. No dobra, może gdzie ona tam białe, jaki zechce. Tutaj ściany, te ekspres do kawy. No najważniejsze dla artystki, prawda? Musi kawa być. Dobra, proszę, ekspres. Mikrofalówka, no tak, trzeba gotowe dania z Chińczyka gdzieś odgrzewać, nie? Artystka to pewnie gotować i nie umie. Teraz tak, moduły i obrazy. Czekajcie, bo się rozglądam, jak to ogarnąć. Wiecie co, ja bym te moduły tutaj postawiła tylko po to, żeby zakryć tą brzydką ścianę, naprawdę. Damy to w ciemnym wężu, żeby pasowało. No i chyba to tak miało być, wiecie? Taki był jej zamysł tutaj. Dobra. Teraz jeszcze... Dwa takie też w wężu daj. No daleko jeszcze? No. Dobra, zakryte. I teraz tak, jeszcze to jest stojący moduł. Tak, to jest stojący. A tak myślę, czy przyciągnąć jej do samego końca, żeby to wyglądało. Ona tu jeszcze chce dwa takie, to myślę, że takiej zrobimy, nie? I niech ma po prostu. Dobra, dawaj tu. Pani żrandol mnie pani trzyma. Proszę. Dobra, i obrazy. To obraz pani walnę tutaj, bo tutaj jest taka pusta ściana. Zobaczymy, jakie to obrazy pani chce. No takie. Dajmy takie dwa.
Tam damy taki mniejszy. O, damy w L-ce na przykład. Proszę. No, dobra, zrobione. Mi się średnio to podoba, muszę przyznać. Myślałam, że jak na artystkę będzie miała lepszy gust, no ale... Nie muszę od niej wiele wymagać. Dobra, tutaj płyteczki robimy. A podłogowych nie? Pani, ale to durno wygląda. Gdzie ja kupowałam? Nie to chciałam. Ja chcę te płytki tutaj kupić i poprawić. Sklep, wyjdź. Ostatnio, no to te będą. Ostatnio zakupione też. Dobra, dawaj. Podłoga, płytki. Teraz pytanie, które to są? Czy to są w te, czy w tamte, Mańkę? Powiedzmy, że to są te. A, trafiłam! Dobrze, jakie chciałaś drugie płytki tutaj, kobieto? Takie. Proszę. O, pani tutaj widzę, że chyba filozoficzne te płytki jakieś chce. A, zróbmy je tak, jak chciała. Czekajcie, bo... Nie, tutaj jakieś... Dobra, odłóż te płytki. Nie, bo ja... Tutaj mam... Ona mocno to artystycznie zrobione, dobra. Ale ja jej to machnę tak troszkę... Ona chce 20... Połóż panele... Dobra, odłóż tą lewą rękę. No, ja jestem teraz w łazience tu. No dobra, chyba o to i chodzi. Zaraz zobaczymy. Dobra, dawaj te płytki. Aha, 10 takich chciałaś. A tamty chcesz 20, tak? Pani, psujesz mi cały koncept tego, co ja tu chciałam teraz zrobić. Bardzo mi pani to psujesz. Dobra, zrobię po swojemu. Czy się pani podoba, czy nie? Będzie łazienka zrobiona po mojemu. Będzie pani zadowolona. Bardziej bądź mniej, ale będzie. Dobra, to teraz tak. To sprzedaj. Daj to, w sumie odłóż i sprzedaj. Daj teraz to. Pani, raz, dwa zostawimy. Durno, a pani tak te płytki ułożone, że świat nie widział. Dobra. Zrobię tak, jak ja to widzę. Proszę bardzo. Tu. Teraz z tej strony tak samo zrobimy. Trzeba będzie płytków dokupić. Też, swoją drogą. Ale jeszcze jedna paczka powinna nam wystarczyć już. Bo tą ścianę za nami też chcę zrobić całą na... Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. Dwie paczki płytek trzeba kupić, no. Oj, ich jest po 10, nie? Dawaj. O, i teraz to będzie już wyglądać jakoś. Przynajmniej te brzydkie zielone znikną. Jak lubię kolor zielony i jak ten, zawsze mi się kuchnia zielona moja marzyła, tak tutaj łazienka zielona nie. Jakoś nie, to do mnie nie przemawia. O, mówiłam, że... A nie, 15 jest płytek. Czemu myślałam, że po 10 jest w paczce? Coś mnie nie ogarnęło dzisiaj. Dobra, to możemy sprzedać. Aha, czyli dół już też zrobiony. No całkiem elegancko nam, słuchajcie, to idzie. Tutaj coś pani chce w garażyku? Nic pani w garażyku nie chce. A tu dzień dobry? A tutaj będzie. Tutaj będzie. Dobra, to mogę zamknąć, to jest zrobione. Jeszcze tam na górze ma pokoje. No ona sobie widocznie, słuchajcie, ceni minimalizm, coś mi się wydaje, tak? A jeszcze chciałam jedną rzecz zerknąć. No ale jasno i światło też lubi, chociaż te mi się strasznie nie podobają. Ale tutaj wiecie co, ta kuchnia chyba na tym zyskała, że tutaj te panele kwietne poustawiałam. Czy ja tu byłam? Byłam, w składziku nic nie chcę, na szczęście. Dobra, wiecie co, myślę, że skończymy sobie na tym dzisiejszy odcinek. Pani coś pani chyba zgubiła. Oj, niemoralne, to co?
dobra, masz tu drugi włącznik, skoro wypadł ze ściany i nie mogę go nigdzie, ten to niemoralne. Dobrze, mam nadzieję, że ona dziś będzie coś chciała na biało malować, żebym tutaj jej ten kant zamalowała, no zobaczymy, bo to dla mnie głupio wygląda, no ale cóż, ja tutaj od roboty jestem, nie od wymyślania. Dobrze, kończymy dzisiejszy odcinek, w kolejnym się zajmiemy tamtym tym pomieszczeniem, dodatkowo jeszcze zostaje nam góra. No i cóż, i kolejne zleconka. A ja na razie żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się. No i cześć.